Drodzy bracia, w Chrystusowej posłudze, tutaj w tym miejscu w sposób szczególny, jako nauczycieli i formatorów wiary. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, tworzący zespół wychowawców i profesorów. Drodzy w Chrystusie Panu, drodzy uczniowie. Już na wstępie naszych rozważań pragnę potwierdzić łaskę miejsca, czasu i przesłania ewangelicznego. Otóż w dniu dzisiejszym, kiedy w niższym seminarium duchownym w Częstochowie wsłuchujemy się w teksty biblijne, słyszymy słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Wszystko jest wasze. Czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. A w Ewangelii nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Zostawili wszystko i poszli za nim. Ten obraz ukazany przez świętego Łukasza jest bogaty wieloma osobami, tworzącymi krąg ludzi wokół Jezusa, ale jest jednocześnie wyrazem wspólnej wiary, która, będąc łaską, domaga się klarownej odpowiedzi człowieka. Ta odpowiedź wymaga również odwagi wiary w udzielaniu Bogu osobistej, takiej konkretnej odpowiedzi, jak Szymon Piotr. Do niego należała ta druga łódź. To nie jest przypadek, że Jezus poprosił Szymona i wsiadł do tej łodzi. I na pierwszy rzut oka, wsłuchując się w tekst Ewangelii, słyszymy o przeciwieństwie istniejącym pomiędzy doświadczeniem rybaka a słowami mistrza z Nazaretu. Całą noc pracowaliśmy i nic myśmy nie ułowili. W głosie Piotra wyrażony jest trud całonocnej pracy, ale i gorycz pustych sieci. I w tym momencie przychodzi światło słów Jezusa. Wypłyj na głębie, zarzuć sieć na połów. Piotr, wbrew wszelkiemu rozsądkowi, przewidywaniom, jest świadkiem cudu. Sieci się napełniają. Wtedy pada znamienne oświadczenie Piotra. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny, ale jednocześnie oddaję siebie Chrystusowi. Zostawi wszystko i idzie za Nim. I odtąd będzie patrzeć na życie swoje i innych oczami Jezusa, który go nigdy nie opuści. Pomimo jego zdrady przepowiadanej. Drodzy w Chrystusie, ta historia naszego zbawienia dzieje się we wspólnocie wiary Kościoła i dziać się będzie aż do skończenia świata. Wypełniając swoją misję, Kościół wskazuje ludziom drogi trudnej prawdy, która niekiedy biegnie pod prąd rzekomo postępowych oczekiwań czy politycznej poprawności. Uczył nas tego bardzo często w swoich pielgrzymkach do ojczyzny święty Jan Paweł II, że macierzyńska miłość i troska Kościoła nie oznacza rezygnacji z prawdy w imię demokracji i pluralizmu. A oskarżony o brak miłosierdzia i nieprzejednanie w encyklice Veritatis Splendor odpowiedział: stanowczość Kościoła w zakresie nauczania moralnego, zwłaszcza w dziedzinie etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, nie jest brakiem wyrozumiałości i współczucia, lecz wiernością wobec planu Boga jako Stwórcy i Odkupiciela w Chrystusie. Prawdziwa wyrozumiałość i szczere współczucie muszą oznaczać miłość do osoby, umiłowanie jej prawdziwego dobra i mówienie o zagrożeniach. Wsłuchajmy się w te słowa, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami tak zmasowanego ataku na Kościół,
żeby pozbawić go autorytetu nauczyciela. I to się odnosi do nas, i do mówiącego te słowa, i do moich współbraci w kapłaństwie, do nauczycieli, wychowawców, wszelkiego typu formatorów. Ta stanowczość nie oznacza rezygnacji w imię pluralizmu, ale trzeba wnikać w plan Boga. I dlatego jeszcze raz powraca nasza ufna modlitwa do Ducha Świętego. Bez Jego pomocy nie podołamy tym trudom i zadaniom. I wiemy, że dzisiaj Kościół właśnie na podstawie nauczania ostatnich papieży, następców świętego Piotra, świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i dzisiaj Ojca świętego Franciszka pokazuje nam, musimy unikać dwóch błędów. Pierwszym z nich jest takie głoszenie Ewangelii, które byłoby całkowicie oderwane od sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć. Dlatego nie wolno nam zapominać o nikim, bo Chrystus nie wyłącza nikogo. Niezależnie od flagi i sztandaru. Chyba że ktoś nie chce przyjąć Jego słów i Jego misji, Jego dawania siebie w ofierze za życie świata. I Kościół nie może popełnić drugiego błędu, skrajności, aby zatrzymywać się wyłącznie na problemach i grzechach. Wolność jest drogą do grzechu, ale i do czynienia dobra. I tak jest od pierwszego człowieka. I to, że grzech jest obecny w Kościele, jest teraz tak, czy będzie jeszcze bardziej mocno pokazywany, nie oznacza, że Kościół ma zrezygnować z głoszenia prawdy Ewangelii i wymagań Chrystusa, a nie naszych przegłosowań. Kościół nie jest tylko instytucją charytatywną i zdaną na to, że są bez przerwy nowi poprawiacze Ewangelii, ale na użytek słabości człowieka. Ewangelia jest wciąż ta sama. I tutaj chodzi o poprawę człowieka, o jego wnętrze, o jego sumienie, a nie zmienianie samej Ewangelii. Dlatego, że taka jest dzisiaj mniejszość czy większość w głosowaniach. I rozumiemy, że takie niebezpieczne drogi są dzisiaj również w programach nauczania wszelkiego typu szkół. Poczynając od przedszkoli, a kończąc na uniwersytetach. A zobaczmy, bo mało się o tym mówi, że owa brutalna edukacja, bo tak ją nazwę, brutalna edukacja seksualna wprowadziła już taki zamęt w europejskiej czy światowej formacji ludzi, że później kto odpowiada za samobójstwa? Pan Bóg. Pan Bóg jest stawiany jako oskarżony w procesie. Po co stworzył taki świat? A nie człowiek, który odchodzi od Boga i stwarza świat bez Boga. Bardzo wyraźnie na tę tematykę zwraca uwagę właśnie Benedykt XVI. Pan Bóg w roli oskarżonego, a świat i współczesny człowiek prokuratorem. Dlatego może po tej bardzo mocnej stronie przepowiadania pragnę zaproponować na koniec taki fragment poetycki. Pieśń Bitwa o szkołę. To nie jest jakaś bujda, plotka bez pokrycia. Wszyscy chcą nasze dzieci uczyć dzisiaj życia. Na szkoły trwa wciąż najazd cnych autorytetów, feministki, gejostwo, lewacy niestety. Dziś drzwiami i oknami prą do edukacji, by w imię modernizmu oraz demokracji wyjaśniać, że coś kiedyś
Zwano tu dewiacją, jest tylko najzwyklejszą w świecie orientacją. Że seks jest dla każdego, szczególnie dla młodzieży, że trzeba jak najwięcej przyjemności przeżyć. Ochoczo rusza dziecię w wolność wytęsknioną, lecz zwykle z płaczem wraca na łono rodziny, bo życie to nie bajka, stanie w gardle ością i wtedy tylko ona, rodzina, wesprze je z miłością. Nie wiem, co mam tu radzić. Dziś europejska polityka przed rozsądkiem i prawdą szkoły nam zamyka. Rozum miesza z hucpą, seks myli z miłością. Nikt nie uczy dziś młodych odpowiedzialności. A przyszłość naszej Polski na tym się zasadza, by znać swe obowiązki, moralność nagradzać. Bo proces wychowania na tym też polega, by reguł normalności uczono przestrzegać. Człowieczeństwo, wrażliwość, uczciwość obudzić. Nie może nasza wolność krzywdzić innych ludzi. Ojciec z matką przekonać młodych niech się stara. Aktywiści, lewacy, od szkół wam wara. Wypowiedziane, wyśpiewane życie. Dlatego powracają słowa apostoła, które są światłem na naszej drodze. Wszystko jest wasze. Życie, śmierć, teraźniejszość, przyszłość. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.